Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników wspaniałej fotografii, miłośników historii. A dzisiejszy wernisaż rozpoczęliśmy krótką filmową imprezją poświęconą bohaterowi dzisiejszego wieczoru, panu Marianowi Schmidtowi, którego witamy tutaj bardzo gorąco. Panie Marianie, bardzo. Szanowni Państwo, pomysł na tę wystawę zrodził się parę ładnych lat temu. Miejsce jej prezentacji pan Schmidt wybrał sobie sam, bo to on postrzegł Dom Spotkań z Historią jako miejsce właściwe do zaprezentowania fotografii, które w jego przebogatym dorobku w takim wyborze nigdy nie były prezentowane. Fotografii wykonanych w połowie lat 70. w czasie jego pierwszej po latach wielu wizyty w Polsce. Więc tak oto dzisiaj zobaczycie Państwo ten przejmujący wybór, który łączy walory artystyczne, no kunszt wybitnego fotografika i zawiera też bardzo przejmującą, wielowarstwowy walor dokumentacyjny. Dzisiaj otwieramy wystawę. Mogę zapowiedzieć, że w stosunkowo niedługim czasie pojawi się również album, katalog do tej ekspozycji. A teraz, żeby nie przedłużać, zaproszę tutaj na scenę panią Małgorzatę Purzyńską, dziennikarkę, zarazem członka zespołu Domu Spotkań z Historią, która przeprowadzi z panem Schmidtem krótką rozmowę. Dzień dobry, czy też dobry wieczór. My mieliśmy już z panem Marianem okazję porozmawiać w gabinecie pana dyrektora, kiedy go nie było. Ukryliśmy się tam i prowadziliśmy wspólnie wywiad do karty. Czy pan Marian też mógłby dostać mikrofon? Dobrze. Czy mikrofon działa? Tak. Działa. Teraz tak, przed chwilą rozmawialiśmy, przespacerowaliśmy się krótko po wystawie i pan powiedział, że wczoraj miał bardzo silne przeżycia na tej wystawie, że wróciły wspomnienia. Mógłby pan powiedzieć, co do pana wróciło? No, wczoraj to się bardzo dziwnie czułem, dlatego że reagowałem emocjonalnie do zdjęć dosyć silnie, ponieważ przypominali mi wszystkie przeżycia, które miałem przez tyle lat. Jeżeli ja robię zdjęcia, to nie robię nigdy zdjęcia, którego nie przeżywam. I teraz po tylu latach, zawsze znak zapytania, czy ja przeżywam to, co przeżyłem przedtem, czy przeżywam moją fotografię, to tego nie wiem. Ale dzisiaj już się uspokoiłem i mogę patrzeć więcej z dystansem, ale wczoraj to miałem naprawdę ciężki dzień. To jest tak, jakby w środku miał jakiś prąd elektryczny, który po prostu tam i z powrotem chodził sobie i nie dawał mi spokoju. Dzisiaj już jest lepiej. Sporą część tej wystawy stanowią zdjęcia z lat 70. Jest też część zdjęć z lat 90. i kilka takich współczesnych. Jest ściana poświęcona biografii rodziny, jest syn, którego tutaj film widzieliśmy, jest żona, jest też kilka zdjęć żony na wystawie. Dosyć ciekawa jest historia powstania tych zdjęć z lat 70., bo pan po raz pierwszy przyjechał do Polski, właściwie urodził się tutaj w Żyrardowie i potem była wielka, wielka dziura. Dlaczego pan przyjechał? Który to był rok? Jak pan widział wtedy Polskę? Na pewno nie jest to czarna dziura. To było mniej więcej tak. Ja urodziłem się w Żyrardowie w 1945 roku, dwa tygodnie przed końcem II wojny światowej.
Moi rodzice byli z Warszawy i oni mieszkali w getcie warszawskim do 1942 roku życia. Później przeszli na stronę aryjską przy ulicy Belwederskiej. I tam się chowali i mieli bardzo ciężko, bo już wiele razy Gestapo prawie że ich wykończyła, ale jakoś zawsze uciekali. A po powstaniu warszawskiego oni pojechali do Żyrardowa, ponieważ tam mieszkała kuzyni mojej matki. I tam się urodziłem w garbarni, na stole, na gazetach. I mój ojciec musiał z karabinem poszukać akuszerkę, ponieważ nie wiadomo było, czy jeszcze byli żołnierze niemieccy w tym okresie. Później oni się przeprowadzili do Krakowa, tam mieszkaliśmy do grudnia chyba, nie, do jeden rok prawie, a później do Paryża przez jeden rok. I nie zostaliśmy w Paryżu, ponieważ było takie prawo, które nawet się utrzymało do lat 80. albo 90., że nie można było mieć własnego przedsiębiorstwa, jeżeli ktoś nie ma wspólnika francuskiego. A mój ojciec miał pracownię pantofli damskich przed wojną. Pracowało dla niego mniej więcej 12 osób. I jego wspólnik jego oszukał. Po prostu zainkasował wszystkie długi na mieście, ukradł te pieniądze i uciekł. I wtedy, kiedy byliśmy we Francji, to mój ojciec powiedział, że już drugiego wspólnika nie chce mieć w życiu. I ktoś mu powiedział, że w Wenezueli można bardzo łatwo się utrzymać i że tam potrzebują ludzie, więc emigrowaliśmy do Wenezueli. Wtedy miałem 2,5 lata. I tam spędziłem do 16 roku życia, mieszkałem, uczyłem się w szkole podstawowej i w liceum. I to było bardzo dziwne życie, ponieważ w domu mówiło się po polsku, kuchnia była polska, typowa, rosół, schabowy, wszystko, co ktoś może sobie, te wszystkie surówki, sałatki, w niedzielę rano to biały serek, szczypiorek, rzodkiewka. Moja matka po prostu gotowała po polsku, dekoracja była po polsku, mówiło się po polsku i moja matka dosyć dobrze znała klasykę polską. No i to było moje, tak byłem wychowany. A jak wychodziłem na ulicy, to wszystko po hiszpańsku. Inna kultura, inna mentalność. W szkole dosyć dużo agresji było, co mi się nie podobało. I żyłem w dwóch kulturach razem. Oczywiście po hiszpańsku mówię o wiele lepiej, bo całe szkolnictwo było po hiszpańsku, a po polsku moi rodzice nie poprawiali mnie, bo mówili, i tak nie wrócisz do Polski, to po co? No i niestety trochę tych błędów dalej robię. To było moje dzieciństwo. Później wyjechałem do Ameryki. Ale jeszcze wrócimy, tak? Bo w czasie tego dzieciństwa jednak pan pierwszy raz sięgnął po aparat i to też dzięki temu, że rodzice spotkali się w gronie osób pochodzących z Polski i jeden pan, proszę opowiedzieć tę fajną historię. Pan Skórnicki z Łodzi kupił aparat Konica, ja wtedy miałem 12 lat, żeby fotografować swoją rodzinę. A mój ojciec powiedział, ja gorszy nie mogę być. Niż pan Skórnicki. Tak jest. Więc też kupił aparat Konica. Ja po prostu zacząłem fotografować. Pan Skórnicki sobie kupił kamerę filmową. To mój ojciec też. I to była wspaniała kamera Canon, 4 obiektywy, taśma 8 mm. I od razu zacząłem robić film dokumentalny. I to było moje marzenie, było być reżyserem filmowym. I po prostu moi rodzice mieli taką mentalność, które na pewno znacie od własnych rodziców przedwojennych, że trzeba mieć solidny zawód. Powojennych też. Będąc filmowcem, to nie jest nic poważnego. Więc mój ojciec chciał, żeby ja był inżynierem. No, wysłał mi na Uniwersytet Kalifornii w Berkeley. Ja prawie że nie mówiłem po angielsku. I to było albo utonąć, albo pływać. Tak to wyglądało.
Ale na szczęście to się uczyłem intensywnie angielski, matematykę przede wszystkim, trochę tam fizyki, inżynierię, tylko brałem jeden przedmiot i mi się w ogóle nie spodobał. Więc odkryli moi profesorowie, że ja mam talent do matematyki, a moi rodzice się nie zgodzili, żeby mnie finansować studia filmowe w Los Angeles, a w Berkeley studia były bardzo, bardzo tanie. No więc uczyłem się matematykę. Przez 4 lata zrobiłem licencjat, a później dostałem stypendium, żeby się uczyć na doktorat, na studia doktoranckie matematyki na Uniwersytecie Brandeis koło Bostonu. I tam pojechałem, mając 20 lat. W pierwszym roku, jak zaczęły się lekcje, to w mojej klasie było 12 uczniów, mieliśmy do dyspozycji 20 profesorów, więc idealne warunki do uczenia się. I zjawił się taki wysoki człowiek, który bardzo dziwnie chodził, trochę tak jak w ten sposób. No to od razu nazywaliśmy go zombie. I okazuje się, że to był słynny John Nash od pięknego umysłu. No i się wszyscy przyjaźniliśmy z nim, bo on był dosyć otwarty. No i miałem okazję porozmawiać z nim przez jeden rok, wtedy, kiedy on tam był na tym uniwersytecie. No i to było coś fantastycznego, bo sobie zdałem sprawę, że co to znaczy być genialnym matematykiem. Przede wszystkim on miał takie skojarzenia, które żaden z moich profesorów nie miał. I tak czułem, że między nim a mną jest przepaść. Że takiego poziomu nigdy nie osiągnę. Mimo, że osiągnąłem dosyć dobry poziom, ale to było po prostu poza moimi możliwościami i poza możliwościami moich profesorów także. Zrobił pan doktorat z matematyki. Dobrze, ja wiem, że pan lubi tę historię o matematyce. Tak. No, zresztą bardzo ciekawa jest też, jak wyglądało biuro, w którym siedzieliście po nocach. Pan i Nash też była, siedział. Ale może wróćmy do fotografii. Dobrze. To. Czy będąc świetnym matematykiem, czy ma to wpływ na bycie świetnym fotografem? Odwrotnie. Czyli jak to będzie? Dlatego, że tak, żeby być matematykiem, to trzeba myśleć o matematyce no mniej więcej minimum 8-9 godzin dziennie. To jest tak jak grać na instrumencie, to instrument jest mózg. I to trzeba cały czas robić. I później po prostu to ma zły wpływ na duchowość człowieka, ponieważ duchowość jest wyłączeniem myślenia, a tutaj trzeba włączyć maksymalnie. I to jest po prostu no, paradoks, taki dualizm. Więc musiałem się nauczyć, robiąc fotografię, żeby zapomnieć o matematyce. Natomiast matematyka zostawia jeden bardzo świetny ślad u człowieka w mózgu. I to jest to, że nie jest tylko to nie jest tylko myślenie logiczne, to jest po prostu poszukiwanie prawdy, że nikomu się nie wierzy, nie ma autorytetów, bo ludzie się wszyscy mylą. To jest tak jak z Newtonem. 100 lat po Newtonie nie było żadnej fizyki w Anglii, bo wszyscy się bali, żeby coś powiedzieć przeciwko niemu. To wtedy w innych krajach się rozwijała fizyka i to tak jest, nie ma autorytetów. Ktoś mi coś mówi, no dobrze, to jest opinia, hipoteza, no muszę to sprawdzić i to mi zostało na całe życie. Czyli nie interesują mi opinie innych ludzi, tylko poszukiwania prawdy. I wtedy, kiedy uczę fotografię, staram się to przekazać ludziom. I druga sprawa, która jest fascynująca, jest sposób myślenia, że w matematyce to jest tak, że jeżeli ktoś chce prawie, to jest tak, ktoś sobie zadaje pytania. Te pytania muszą być ważne, a równocześnie niezaskomplikowane na początku. I wtedy wiedzę, które ktoś musi posiadać, żeby rozwiązać to zagadnienie albo coś powiedzieć, albo coś się dowiedzieć więcej na temat tego pytania, to jest zupełnie inna niż chodzić na lekcje i robić i po prostu robić zadania, które profesor czy nauczyciel zdał. Tak? To jest zupełnie inne podejście. To podejście mi bardzo
pomogło, jeżeli chodzi o uczenie fotografii. Ja uczę fotografii zupełnie inaczej od wszystkich ludzi. Dzięki matematyce. A równocześnie matematyka mi bardzo utrudniła robienie zdjęć, bo musiałem się nauczyć wyłączyć się, bo myśli przeszkadzają. To samo jest, jeżeli ktoś ma jakieś przeżycia duchowe, to co najwięcej przeszkadza, to są myśli. A jak się trzeba wyłączyć? Jak można się wyłączyć? No ja nie jestem guru. Ale jednak przebywał pan z guru, z Krishnamurtim, tak, trochę. Ale Krishnamurti, pan go? Tak, ale Krishnamurti mówił tak, że on nie chce być guru dla nikogo, nie chce być nauczycielem dla nikogo. Tylko to po prostu trzeba popatrzeć i zobaczyć, na czym to polega. Ja mieszkałem z nim przez jeden miesiąc i obserwowałem go na co dzień. To była niesamowita sprawa dla mnie. Formuła jest bardzo prosta. I dlatego, że ona jest taka prosta, jest strasznie trudna do zrobienia. Czyli dualizm u człowieka nie jest ciało i dusza, bo dusza jest abstrakcyjna. My nic nie wiemy na temat duszy. To jest abstrakcja. Natomiast prawdziwy dualizm jest myślenie i niemyślenie. Czyli powinniśmy spędzić część dnia nie myśleć o niepotrzebnych sprawach, które cały czas mamy w głowie. I to jest to, co najbardziej przeszkadza i w rozwoju duchowego człowieka, i w fotografii. Jak ja robię zdjęcia, to muszę się przygotować parę dni przedtem, żeby się wyczyścić umysłowo. Bez tego to mi nic nie wychodzi. Muszę po prostu się nauczyć nie myśleć o niepotrzebnych sprawach. A idealnie to było tak, że ktoś ma tylko te myśli, które są potrzebne, w zawodzie i żeby być sprawnym w życiu codziennym. A inne myśli nie. A mogę jeszcze, tak. Bo jeszcze pan powiedział, że miał dwie ważne lekcje w fotografii w swoim życiu, to może krótko o tych lekcjach, bo to są takie konkretne informacje, nie musimy tutaj rozmawiać o duszy, o której... Tak, tak, ale to jest część fotografa, bo oczywiście. Jest sprawa, która jest bardzo ważna. Jak ja pytam, jaki jest instrument fotografa, to wszyscy mi mówią aparat fotograficzny albo oko. No, aparat fotograficzny jest narzędziem, ale instrument fotografa jest cały fotograf. I nic się nie uda robić głęboko, jeżeli ktoś nie pracuje nad sobą jako człowiek. To idzie wszystko w parze. A teraz na temat lekcji fotografii. Tak, to właśnie. Jak zacząłem robić fotografię, ucząc się matematyki, to ktoś mi powiedział, że znał ucznia Minora White'a. No ja nie wiedziałem za bardzo, kto to jest ten Minor White. Teraz dowiem, że jest jeden z najsłynniejszych fotografów w historii fotografii w ogóle. I on uczył niedaleko, tam gdzie ja się uczyłem. W MIT uczył. No i poznałem ucznia jego. Pokazałem mu zdjęcia, które robiłem wtedy, kiedy byłem uczniem matematyki. I on tak, ta lekcja trwała 15 minut. I on patrzy na moje zdjęcia i mówi tak, ty się boisz ludzi. Od razu widać, że twoje zdjęcia są robione teleobiektywem od daleka. Tak nie może być, bo wtedy ty nie pokazujesz, jakie są twoje uczucia, stosunek do ludzi. Sprzedaj te wszystkie Nikony, które masz i kup sobie tylko jedną lajkę z jednym obiektywem normalnym i to wszystko i zbliż się do ludzi. No, dużo pieniędzy nie miałem, więc sprzedałem te Nikony, obiektywy i kupiłem sobie starą lajkę, bo nawet więcej nie było stać w tym okresie. A druga sprawa, którą mi powiedział, że wiesz co, twoje fotografie są brzydkie. Czyli on zauważył, że nie mam sensu estetycznego tak jak trzeba. No to sobie wyrobiłem, oglądając albumy malarskie. I to trwało parę lat i wszystko się zmieniło u mnie i starałem się komponować bardziej jak malarstwo. Nie naśladuję się innych fotografów, bo to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Natomiast malarzy można naśladować, bo tego się nie uda robić ze zdjęciami. I ta cała kultura mi bardzo po prostu, bardzo mi pomogła. To może jeszcze kilka zdjęć o wystawie. Jakie było kryterium wyboru tych zdjęć? Ile jest tych zdjęć? I dlaczego ta wystawa ma taki tytuł?
Tytuł ma dlatego Inside Poland, bo naprawdę to jest w środku w Polsce, tak, w środku, ale to nie jest środek w sensie, że jest geograficzny środek, tylko staram się tak się zbliżyć do ludzi, pokazać, co oni czują, to, co oni przeżywają, że to jest inside. Tylko, że jak to powiedzieć po polsku, to jest niemożliwe. Brzydko brzmi, no to zostaliśmy na Inside Poland, koniec, bo po angielsku to świetnie brzmi. I teraz ludzie mówią tak, a fotografia dokumentalna, fotoreportaż i tak dalej, niekoniecznie. Był fotograf amerykański Walker Evans, który to bardzo pięknie określił. I on określił tą fotografię jako styl dokumentalny. To jest fantastyczne, bo ja nie chcę dokumentować cokolwiek, ale styl jest dokumentalny. To miałem dwa podejścia do tych zdjęć. Jedno, żeby fotografować tą rzeczywistość PRL-owską i to bardziej się skupić na różne wydarzenia, tak jak dożynki, albo w Sejmie, gdzie Jaroszewicz śpi, albo pokazać stoczniowców Gdańska, którzy są bardzo niezadowoleni, albo smutna młodzież, która pracuje w fabryce samochodów małolitrażowych, albo górników. To takie rzeczy, to wybrałem te motywy razem z kimś w interpresie, który mi bardzo pomagał i mi wszystkie zezwolenia załatwiał. Żeby wejść do Sejmu, musiałem czekać 3 miesiące, żeby mnie sprawdzili. No, sprawdzono, że jestem w porządku. A moja metoda robienia zdjęć to jest, że szukam miejsca, gdzie coś może się zdarzyć. To może być na przykład 1 sierpień, 1 maj, takie po prostu wydarzenia. Ale wtedy, kiedy idę do tych miejsc, to mam pewne podejście. Ja nie muszę nic pokazać. Jak uczę fotografii, to mówię moim studentom, jeżeli mi powie, że albo robić zdjęcie, bo chciałem pokazać to i to, no koniec zdjęcia, nie ma nic do pokazania. Albo ktoś to czuje, albo nie. Koniec. Jeszcze może wydarzyło się coś ważnego w tym czasie, kiedy był pan 3 lata w Polsce. No, miałem bardzo dużo nieprzyjemności. To wiem, ale tak. Jedną przyjemność też pan miał. Oprócz tego, że był pan na podsłuchu. No, byłem na podsłuchu 3 lata i to było bardzo śmieszne. Bo musiałem przeprowadzić się dosyć często. Wynajmowałem różne pokoje. I po prostu pierwsze 2 tygodnie telefon działał normalnie. Ale musiałem się zameldować na milicję. I po 2 tygodniach zaczęło się coś psuć. Albo słyszałem, jak taśma jest przewinięta, albo rozmowy między milicjantką i milicjantem. Coś zapomnieli wyłączyć. Albo nieraz fotografowałem coś, co nie wolno było fotografować, a ja nie miałem zielonego pojęcia. No i przyszła żandarmeria wojskowa nieraz, albo z milicją też miałem trudności. Ale jakoś wybrnęłem z tego wszystkiego, ale nie było to przyjemne. Albo jeden oficer w Pałacu Mostowskich się pomylił i zawołali mnie na przesłuchanie chyba godzinę czy dwie, a coś tam wymyślili, że nie miało nic wspólnego ze mną. Też nie było nieprzyjemne. A najprzyjemniejsze było to, że poznałem moją żonę. Czyli pracowałem jako asystent reżysera Kawalerowicza w zespole kadr i w pierwszym filmie, który pracowałem, to był Skazany Czosara Rastawieckiego, sfilmowanego w Gdańsku. I powiedzieli mi, potrzebujemy aktorkę, idź do Teatru Wybrzeże i kogoś powinieneś wybrać. I wychodzi blondynka uduchowiona, bardzo ładna. No i natychmiast się zakochałem. Czułem, że jest inna, że ma coś specjalnego i ta jej duchowość przede wszystkim. I to było najprzyjemniejsze. Dużo też pan jeździł właśnie po kraju i fotografował, pracował z różnymi gazetami. Czy to archiwum też się zachowało z tamtych lat? Jeździło potem tak, z panem po świecie? Ale to nie było takie, ważne. Robiłem okładki dla Zwierciadła itd., różne zdjęcia dla poezji, teatr,
kino, różne zdjęcia robiłem, ale to traktowałem bardziej jako sposób na życie. Bardzo mało zarabiałem, bo nie mogłem mieć żadnego etatu, wszystko pracę na zlecenia. I po 3 latach w Polsce miałem dług $1700, który mi pożyczył kolega z liceum z Wenezueli. I powiedziałem sobie, no tak, nie mogę tego długu powiększyć, tak? To musiałem wyjechać, żeby gdzie indziej zarabiać, bo tutaj już było niemożliwe. Ale zabrał pan ze sobą żonę, także... Znaczy ona dobrowolnie pojechała za mną, bo po prostu no, takie jest życie. To jeszcze, czy pan ma jakieś specjalne wymagania, jak powinniśmy pana zdjęcia oglądać? Tak. Mam bardzo specjalne wymagania. Przede wszystkim mi się wydaje, że taką ilość zdjęć nie da się oglądać przy jednym razie. Trzeba po prostu oglądać i później wrócić jeszcze raz. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest tak samo oglądać te zdjęcia tak, jak ja je zrobiłem. Czyli czyste spojrzenie, bez żadnych tam niepotrzebnych porównań, niepotrzebnych skojarzeń i tak dalej, tylko patrzeć na to, co jest, tak jak jest i to powinno działać jako obraz. No nieraz tak, mogę zidentyfikować Gierka, tak, jakiś mały samochód, maluch tam jest, że to jest stocznia, ale to jest tylko identyfikacja tego, co ja widzę i to jest czysty sposób spojrzenia. I to jest najbardziej prawidłowy, a nie wymyślać jakieś bajki, historyjki i kto wie co, to nie. Jeszcze mam ostatnie pytanie. Czy będąc w Wenezueli nauczył się pan jakichś brzydkich słów po polsku? Nie proszę, żeby pan mówił. Nie, to było bardzo śmieszne. Ja miałem chyba 7 czy 8 lat. No i są niektóre słowa po hiszpańsku, które mają inne znaczenie po polsku. I te znaczenie po hiszpańsku jest te same jak po włosku. No i nieraz jak zapomniałem, jak się mówi słowo po polsku, to używałem słowo hiszpańskie i po prostu końcówką polską. Bo w domu rozmawialiście po polsku. Tak jest, między sobą, tak jest. Ale nieraz jakieś słowo nie wiedziałem, jak to określić. No to hiszpańskie słowo, końcówka polska, tak? To okazuje się, że otworzyli autostradę między Caracas a Wybrzeże. A przedtem to była... Tyle było tych zakrętów, że ludzie bardzo wymiotowali po drodze. Wtedy nie mieliśmy samochodu, tylko słynny pan Skórnicki prowadził. I ja mówię, o jak dobrze, nareszcie szosa bez kurw. Czy potem śladem pana... A on powiedział, taki mały takie rzeczy mówi. Potem tata kupił samochód, bo pan Skórnicki tak. Miał? Nie, on przedtem miał samochód, tylko że coś tam się stało i w pewnym okresie już nie miał tego samochodu. To myślę, że może już zaprosimy państwa do oglądania wystawy, tak? Bardzo tak, bardzo chętnie. Jeszcze? Jeszcze? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dziękujemy bardzo za te słowa. Dodam tylko, że zapis rozmowy z panem Marianem ukaże się w najbliższym numerze 91 kwartalnika Karta. A ja muszę wykorzystać ten właśnie moment, żeby podziękować wszystkim, którzy się do powstania tej ekspozycji przyczynili. Dziękuję bardzo naszym partnerom, firmom Medicon Polska, firmie Canon i firmie Fotografika. Dziękuję bardzo serdecznie panu Karolowi Bagińskiemu i Tomaszowi Kubaczykowi za perfekcyjne opracowanie cyfrowe fotografii, którą za chwilę państwo zobaczycie. Dziękuję Katarzynie Brzostowskiej za projekt aranżacji i bardzo, bardzo gorąco dziękuję całemu zespołowi działu wystaw Domu Spotkań z Historią za pełne zaangażowania, działania, które doprowadziły nas do dzisiejszego wernisażu. I jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj jest 21 kwietnia i to nie jest data przypadkowa. A dlaczego nie jest przypadkowa? Powie państwu wicedyrektorka Warszawskiej Szkoły Fotografii i Grafiki Projektowej, pani Monika Ostrowska,
O szkole nie było tutaj mowy, zdaje się, dzisiaj, a to jest szkoła, którą pan Marian Schmidt założył i której szefuje do dzisiaj, szkole warszawskiej. Także bardzo proszę, pani dyrektor, oddaję głos. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie, ale 21 kwietnia przypadają urodziny pana profesora. I ja mam ten szczególny zaszczyt, aby w imieniu wszystkich studentów, absolwentów i wykładowców Warszawskiej Szkoły Fotografii i Grafiki Projektowej złożyć panu życzenia. Bardzo dziękuję. Życzę... Tak, brawa. Ja życzę panu przede wszystkim zdrowia. Dziękuję bardzo. Życzę panu też dużo wolności i dużo przestrzeni do realizacji kolejnych marzeń. Znaczy kolejnych projektów. Tak, kolejnych projektów. Życzę panu też dużo pięknych, inspirujących, dobrych ludzi wokół, którzy pomogą panu w realizacji tych marzeń. Dziękuję, zawsze są potrzebni. To prawda. Szanowni państwo, organizatorzy tego spotkania przewidzieli, że teraz zaintonuje 100 lat. Jednak nie dam rady tego zrobić, dlatego zachęcam wszystkich do tego, żebyście mi pomogli i żebyśmy zaśpiewali gromkie 100 lat panu profesorowi. Dziękuję, dziękuję. Ale teraz opowiem dowcip na ten temat. Pewien Polak, który mieszkał w małym kraju azjatyckim, zaśpiewał 100 lat na urodziny tubylca. I jego wyrzucili z kraju, powiedzieli, że jest persona non grata i że nigdy w życiu nie może wrócić do tego kraju, ponieważ tam wszyscy żyją przynajmniej 120 lat. Nie mogę alkoholu, niestety. Drodzy państwo, zapraszam do oglądania wystawy, zapraszam do składania życzeń i zapraszam na tort. Thank you.